był człowiekiem walki. Człowiekiem niezwykle odważnym, wręcz na pograniczu brawury. Człowiekiem, który dla przyjaźni gotów oddać był życie, a dla Polski najwyższe ofiary. Niczym komandos walczył przez całe życie z systemem komunistycznym. Żołnierz, dowódca, a przede wszystkim, jak sam siebie definiował, konsekwentny antykomunista. 23 kwietnia 1932 roku urodził się Rafał Ganganowicz. Człowiek, który skutecznie walczył z komunistami na wielu frontach świata, dusząc sowieckie rebelie. Rafał Ganganowicz, polski żołnierz, dziennikarz, działacz polityczny i społeczny, członek Rady Narodowej Rzeczpospolitej. Swoje życie poświęcił walce z komunizmem. I wydaje się, że tego człowieka ukształtowała wojna. W roku 1939 wojna odbiera mu matkę, a w roku 1944 bardzo młodemu, kilkunastoletniemu chłopcu ojca odbiera powstanie warszawskie. Jako dziecko w zasadzie jeszcze, widząc bezprawie, jakie komuniści zaprowadzali w zrujnowanej Warszawie, wspólnie z kolegami rozklejał plakaty, ulotki na ulicach, jakieś antysowieckie napisy na murach. Kto widział przemarsz Armii Czerwonej pod koniec II wojny światowej, ten nigdy nie zapomni sowieckiego wandalizmu. Czego sowieciarz nie mógł ukraść, to zniszczył. Staje się konsekwentnym przeciwnikiem komunizmu nie na skutek przekazów, których przecież wielu zbyt od rodziców nie zdołał usłyszeć, ale na skutek obserwowania tego, kim są ci wkraczający do Polski ze wschodu barbarzyńcy, co czynią, jak postępują zarówno z ludźmi, jak i z przedmiotami kultury, z którymi się stykają. I wtedy zrozumiał, że z bolszewikami nie da się walczyć w sposób taki demokratyczny, kartką wyborczą na przykład. Widział sfałszowane wybory i postanowił uciec z Polski. Podwiesił się pod wagon kolejowy i wylądował w Berlinie Zachodnim. Znalazł się w oddziałach wartowniczych w strefie okupacyjnej amerykańskiej i przeszedł wiele szkoleń. Generał Anders wręczył mu patent podporucznika. I to był jakby decydujący moment o jego dalszych wyborach życiowych. Już jako wykształcony, a jednocześnie wyszkolony żołnierz polski został najemnikiem. Jego wyobraźnia ciągle krąży wokół konfrontacji z tym przeciwnikiem, którego tak bardzo dobrze i drastycznie w młodym wieku rozpoznał, a więc z komunizmem. Uznał, że miejsce polskiego patrioty, polskiego żołnierza jest wszędzie tam, gdzie można walczyć z Sowietami. Uczestniczy w niezwykłych doświadczeniach walki z rozszerzającym się po świecie komunizmem. Są to doświadczenia walk w Kongo i w Jemenie. Wtedy, kiedy toczył się konflikt w Kongo, zaciągnął się jako najemnik, jako kondotier. Znalazł się w środkowej Afryce. Opisał także, jak próbowali go werbować agenci kubańscy, oferując współpracę z Che Guevarą. Czerwona zaraza zabija. Zabija ciało, gdy nie może zabić ducha. Ten żołnierz i dowódca, kiedy już nie uczestniczy w walce, jednak dalej toczy swój spór z komunizmem i toczy go w formule publicysty, w formule dziennikarza. W czasie stanu wojennego wspomagał polskie podziemie, był sympatykiem Solidarności 80. Tak zwana Wolna Polska roku 89, mówimy tak zwana, bo mówimy o fenomenie postkomunizmu. Nie chcę oczywiście zaakceptować tak wyrazistych postaci. Wśród odrzuconych przez III RP postaci jest właśnie również Rafał Ganganowicz. Emigracja polska po II wojnie światowej była różnorodna. Byli też ludzie walki czynnej i on do nich z pewnością należał.